Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze to młoda, ale prężnie działająca i rozwijająca się organizacja grupująca badaczy kultur. W tym roku kulturoznawcy spotkali się w Krakowie na swoim drugim zjeździe. Miejscem obrad był nowy kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Proszę Państwa, w tym budynku odbywa się drugi zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Zobaczmy, co się tam dzieje. Zapraszam. Uroczyste otwarcie zjazdu miało miejsce dnia 19 września o godzinie 9. Zebranych przywitał urzędujący prezes profesor Stefan Bednarek. Następnie zostały wygłoszone trzy wykłady otwierające, których autorami byli wybitni przedstawiciele nauk społecznych. Nestor polskiej socjologii profesor Piotr Sztompka, przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk profesor Wojciech Burszta oraz gość z zagranicy pani profesor Erika Fischer-Lichte. Rada Programowa Zjazdu zaproponowała, aby przedmiotem dyskusji głównego nurtu obrad była rola obrazów w kulturze współczesnej oraz epistemologiczne i metodologiczne konsekwencje zwrotu wizualnego. Dyskusje w Komitecie Nauk o Kulturze oraz Towarzystwie Kulturoznawczym trwały chyba od półtora roku. Różne propozycje się pojawiały, ale w końcu doszliśmy do przekonania, że jednak kultura audiowizualna, kultura wizualna jest niesłychanie takim ważnym, istotnym, dominującym wręcz nurtem współczesnej kultury. No i w związku z tym zapadła decyzja, żeby właśnie tak stematyzować ten zjazd, tak rozprofilować w sensie problemowym. Dodatkowo można by powiedzieć, że Instytut Sztuk Audiowizualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim tutaj bardzo entuzjastycznie do tego pomysłu podszedł. Koledzy wsparli mnie tutaj i cała Rada Programowa również wniosła bardzo wiele. Każdy ze środków kulturoznawczych w Polsce przecież w jakimś sensie uprawia refleksję nad kulturą, z wizualnością również, więc myślę, że wyszliśmy naprzeciw tym potrzebom. Obradowano w 11 panelach dyskusyjnych oraz towarzyszących im sesjach referatowych. W sumie zjazd zgromadził ponad 70 panelistów oraz ponad setkę osób wygłaszających referaty w sesjach okołopanelowych, którzy reprezentowali wszystkie ośrodki kulturoznawcze w Polsce. Przewodnim hasłem zjazdu jest formuła więcej niż obraz. Co się za tym kryje? Panie profesorze, mottem przewodnim zjazdu jest sformułowanie więcej niż obraz. Jak można rozumieć to nieco tajemnicze hasło? Ja myślę, że dobrze. No to jest niegłupi pomysł, żeby tak właśnie nazwać, bo ta niejednoznaczność wypadku jest w moim odczuciu zaletą. Bo czasami sytuacja, w której posługujemy się nazwami, które nie do końca da się zrozumieć, jest ułomnością całej sytuacji. Natomiast tutaj jest inaczej. Bo wydaje mi się, że dwa przede wszystkim znaczenia, które pewnie można byłoby tu więcej przypisać, są dla mnie tutaj ciekawe i gra pomiędzy nimi jest znacząca. Kiedy mówimy o więcej niż obraz, to wpisujemy się w taki zwrot frazeologiczny, który mówi, że to, co jest obrazem, jest czymś jeszcze bardziej istotnym, jeszcze bardziej znaczącym, jeszcze bardziej wartościowym. No ale właśnie, czym? Obraz, to na to mogą odpowiadać poszczególne głosy. Ale jeszcze jest drugi wymiar, więcej niż obraz, to, co mnie jeszcze bardziej interesuje, to znaczy obraz, który zachowuje znamiona obrazu, zaczyna być czymś innym, czego odmienność możemy próbować dopiero definiować. Ja próbowałem w nazwie swojego panelu wprowadzić jeszcze inne tajemnicze słowo, czyli postobraz. O właśnie, o właśnie. Ja
używając tego słowa, powiedziałem, że postobraz to jest fenomen, który ma wspólną historię z obrazami, natomiast zaczyna przybierać właściwości, które go od obrazów różnią. A więc jest jednocześnie w paradygmacie wizualnym, w paradygmacie obrazowości, a jednocześnie ją dekonstruuje, jednocześnie zaczyna wprowadzać jakości, które z trudem akceptujemy jako właściwości obrazu. Czyli można zarysować... Ta nazwa jakby pokazuje procesualność tej sytuacji, transgresje, jakie się tutaj dokonują, czyli w gruncie rzeczy dosyć trafnie diagnozuje już na poziomie nazwy sytuację, z jaką jesteśmy konfrontowani. Czy można zaryzykować stwierdzenie, że kultura współczesna właśnie zmierza w kierunku postobrazowości? To znów pewnie by trzeba było zapytać, czy ta postobrazowość, tak jak ją nazwałem, będzie czymś, co będzie dominowało w dalszym rozwoju kultury wizualnej. Ja nie jestem pewien, dlatego że z całą pewnością jest to ta sfera, ten zakres kultury wizualnej, audiowizualnej, która mnie szczególnie interesuje, która jest w bardzo silnym stopniu związana z rozwojem technologii cyfrowych, a zarazem w bardzo ciekawy sposób jest generowana przez dialog pomiędzy sztuką a nauką, bo tam wiele tego typu fenomenów się wyłania. Ważną częścią zjazdu były imprezy towarzyszące. Naszą uwagę zwrócił jubileusz 20-lecia działalności kwartalnika Kultura Współczesna oraz pokaz sztuki nowych mediów, który zaprezentował profesor Kluszczyński. Panie profesorze, więcej niż obraz, czyli co? Więcej, inaczej, odmiennie. Żyjemy w cywilizacji obrazu. To jest niekwestionowana prawda, ale też z tego rodzaju banał. Żyjemy w kulturze audiowizualnej. Prawda, ale również banał. To, co dzisiaj najbardziej interesujące, to to, że ta niezwykła proliferacja obrazów osiągnęła pewne stadium ich zmian jakościowych. To znaczy, obrazy przestały tylko odbijać, odzwierciedlać, ale zaczęły być aktywne bądź aktywowane w różnych środowiskach, w różnych kontekstach pragmatycznych, artystycznych, estetycznych. Obraz staje się narzędziem poznania. Zawsze był, ale dzisiaj to narzędzie poznania zawłaszczyło też sferę estetyczną. W gruncie rzeczy wizualizacji, które nie są odbiciami rzeczywistości, nie są reprezentacjami też urzędzie, a efektami algorytmizacji. Na algorytmy, na których pracują maszyny widzenia albo maszyny niewidzenia, prawda? A to wszystko sprawia, że jesteśmy w takim momencie, kiedy sama kategoria obrazu domaga się namysłu, domaga się redefinicji, ale domaga się też odpowiedzi na takie zasadnicze pytanie. Jak zmieniają się praktyki obrazowe? Jak zmieniają się porządki ikoniczne? Być może jesteśmy w jakiejś fazie przesilenia paradygmatycznego, prawda? Być może obrazy w działaniu to są obrazy innego porządku kulturowego. Ja jestem przekonany poniekąd, że tak jest. A czy można zaryzykować stwierdzenie, że wchodzimy w epokę postobrazu? No z tymi postami to różnie bywa. Ja myślę, jeśli przyjmiemy, że epoka postobrazu to taka epoka, w której obrazy się nie skończyły, ale zostały zredefiniowane w ich ontologii, w ich funkcjonalności. To znaczy obrazy są, były, są i pewno długo będą jeszcze. Myślę, że w tym sensie są niezniszczalne. Natomiast, no właśnie, wchodzą w nowe środowiska, stają się narzędziami dla nowych celów i to wszystko sprawia, że obraz bywa czymś więcej niż obraz i czymś innym niż obraz. Stąd to hasło naszego spotkania. Pod koniec pierwszego dnia obrad uczestnicy zjazdu mogli wziąć udział w ekskluzywnym bankiecie zorganizowanym w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga na krakowskim Starym Mieście. Chciałem zapytać o formułę
zjazdu, która jest, wydaje się być dla niektórych mocno tajemnicza, a mianowicie więcej niż obraz. Czyli co? Rzeczywiście formuła tego zjazdu jest bardzo intrygująca. W momencie, kiedy podkreślamy bardzo wyraźnie następujący w humanistyce zwrot wizualny i używamy kategorii obrazu właściwie do opisania prawie całej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, należało zapytać, podobnie jak kiedyś pytano, czy jest coś poza słowem. Dziś możemy zapytać, czy jest coś poza obrazem. I to wydaje mi się najbardziej interesujące. Ja ostatnimi czasy zajmuję się problematyką audiosfery i dla mnie to więcej poza obrazem jest między innymi to, co dochodzi od nas za pośrednictwem także innych zmysłów, nie tylko zmysłu wzroku. Choć paradoksalnie myślenie obrazowe także pojawia się w tym myśleniu dotyczącym doświadczenia audialnego, bo tam jedna z najważniejszych kategorii, którą używamy do opisu rzeczywistości, jest kategoria krajobrazu dźwiękowego. Dobrze. A dla Pani? A dla mnie to więcej niż obraz oznacza wyjście poza oczywiście tradycyjnie rozumianą kategorię obrazu i to wyjście kogoś, kto bada kulturę. I to pytanie, co to dla kulturoznawcy znaczy obraz i jego doświadczenie, sposób życia, który wiąże się z byciem w tej rzeczywistości, która jest przeniknięta przez obrazy i co wiąże się z tym, że obraz dzisiaj z jednej strony pokazuje ten sposób życia. My możemy go potraktować jako źródło i się bardzo uważnie mu przyglądać, a z drugiej strony jesteśmy z nim w ciągłym dialogu. Ten dialog jest tak szeroki, że może warto w nim zobaczyć to, co w sposób szczególny jest ważne dla kultury, czyli to, co związane jest z wartościami. Więc w tym znaczeniu, w jakim kultura jest właśnie taką sferą, w której wartości są ważne, to więcej niż obraz, to jest ta relacja obrazu z nami, która właśnie w tę stronę nam otwiera i nas na tę stronę otwiera. Ja myślę, że bardzo wiele paneli właśnie pokazuje to otwarcie, to, że ten obraz funkcjonuje w ramach praktyki kulturowej, a nie jest tylko tym, czemu przyglądamy się, a w tym przyglądaniu niewątpliwie zawarty jest nasz stosunek do świata. Może się stać podstawą każdego wykładu, ale także chciałem przywołać starożytny... ...więcej niż obraz, czyli co? Jak to widzi bywalec zanurzony już całkowicie w wirtualnej rzeczywistości? Więcej niż obraz to bardzo dobry tytuł na dzisiejsze czasy, jeśli chodzi o media, bo rzeczywiście obraz utracił swoją, można powiedzieć, dwuwymiarowość, a interfejs to już więcej niż tylko powierzchnia. Dla mnie obraz to tak naprawdę przestrzeń elektroniczna, czyli coś, w co można wejść, właśnie można się zanurzyć, można kreować świat, który powstaje i istnieje inaczej niż świat fizyczny, a więc w tym sensie można wykorzystać możliwości tejże przestrzeni, która pojawia się jako niby obraz na wyświetlaczu komputera, a także można kreować samego siebie, dostając szansę właśnie istnienia w tym świecie, który będąc tym niby obrazem już naprawdę jest czymś innym. Także można mówić o ewolucji obrazu od tam gdzieś zarania technologicznych czasów powstawania filmu, właśnie obrazów technicznych. Pewnie można się setki lat cofnąć, ale dzisiaj mamy do czynienia z przestrzenią na przykład 3D, do której ludzie wchodzą, kreują swój portret, a także swoje miejsca, swoje światy. A zatem myślę wręcz, że o obrazie tak naprawdę w dzisiejszych czasach już trudno jest mówić, jeśli chodzi o obraz techniczny, elektroniczny, a raczej o interaktywnej, klikalnym interfejsie, który tak naprawdę prowadzi, przywołując słowa Manowicza, jest bramą do świata, który użytkownik, człowiek chce wejść. I oczywiście jestem przykładem takiego typu użytkownika, takiego człowieka, mam nadzieję, dzisiejszych czasów, który znalazł swoje miejsce w sieci, polubił je, samego siebie w tym miejscu i tam w nim trwam.
ale też zawsze podkreślam, że jeżeli ktoś pozostawia w świecie fizycznym pewne wartości, takie jak relacje międzyludzkie, właśnie swój świat fizyczny, zwanym czasami realnym, to on jednak ma jeszcze pierwszeństwo i bardzo dobrze, że takie miejsca w świecie fizycznym ludzie mają i dobrze, żeby o nie dbali. Panie profesorze, kolego prezesie, mijają 4 lata działalności Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, mija 4-letnia kadencja zarządu i prezesa, czego zwieńczeniem jest również ten wspaniały zjazd, drugi zjazd. Czy środowisko kulturoznawcze w tym okresie urosło w siłę, stało się bardziej rozpoznawalne, bardziej zintegrowane? Ja mam wrażenie, że ono przede wszystkim jest bardziej rozpoznawalne, lepiej widoczne w panoramie humanistyki współczesnej poprzez swoje instytucje, które już powstały i które się w tym czasie zdążyły utrwalić w takim społecznym odbiorze, a same się też wzmocniły i mają jakiś swój głos. Poza tym chyba dobrze zrobiło dyscyplinie to, że można nadawać do tego zasła stopnie doktora i habilitowanego. Dobrze, że jest kontynuowany w kulturze. To wszystko się stało jeszcze przed tą kadencją, ale w tej kadencji mogliśmy jakieś mieć z tego owoce. I to chyba tak jest. To są bardzo silne ośrodki, które pracują naukowo w ramach struktury życia naukowego, ale towarzystwo jest po to, aby ludzi pracujących właśnie na tym obszarze integrować, żeby się oni nawzajem znali, żeby wiedzieli, co robią. Do tego też służą zjazdy. A co by pan prezes naszym widzom chciał szczególnego powiedzieć na temat najważniejszych osiągnięć tej mijającej kadencji? Co się udało zrealizować? Z czym były pewne problemy? Co by pan mógł przekazać swoim następcom jako... No, to dopiero będą mogli ocenić delegaci na dzisiejszym ważnym zgromadzeniu i na pewno to surowo ocenią. Nie był to jakiś taki euforyczny okres, był to okres dosyć trudny w życiu naukowym w ogóle. Wdrażamy różne nieodpowiedzialne reformy, wdrażamy je w sposób taki troszeczkę pogłowy. Dla humanistyki to jest szczególnie niebezpieczne i to trzeba na każdym kroku mówić. Pisaliśmy zresztą różne listy protestacyjne, na które odpowiednie władze bądź nie reagowały w ogóle, bądź reagowały wymijająco. Pogarszają się warunki pracy w tym obszarze nauki, badań naukowych, a także i kształcenia humanistów. Jest niedobra atmosfera wokół humanistyki, taka ogólna, ponieważ uważa się, że humanistyka nie daje konkretnego zawodu, a myślenie o konkretnym zawodzie to jest myślenie właściwe dla takiego technokratycznego światopoglądu. Ja bardzo proszę, niech dentysta, niech inżynier, niech biurnik mają konkretny zawód, gdy są dobrze wykwalifikowani. Natomiast ten dentysta i ten inżynier tak dalej, są uczestnikami życia społeczno-kulturalnego, kształtowanego przez ludzi o nieokreślonych zawodach. Wymaganie od studiów humanistycznych, aby dawały do ręki jakiś zawód, jest wymaganiem strasznie ciasnym, świadczącym o czystocie myślenia. Ograniczanie możliwości ekspansji życia kulturalnego i ograniczanie ich wyłącznie do fajerwerków, festiwali. Zwieńczeniem krakowskiego spotkania było walne zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, na którym udzielono absolutorium ustępującym władzom, dokonano zmian w statucie oraz wybrano nowy zarząd. Nowym prezesem związku została koleżanka Ewa Kosowska, reprezentująca oddział katowicki.